Cześć, dzień dobry, witajcie. Kłaniam się wszystkim nisko z warsztatu osadnika. Niestety pogoda u nas bardzo niestabilna, pada, wieje, zimno, no a nie chciałbym się przeziębić. Wiadomo, o zdrowie trzeba dbać, więc wypady plenerowe sobie na razie odpuszczam. Ale byłem na złomowiskach dwóch, spędziłem tam coś około godzinki i wybrałem kolejne fanty już do 12 odsłony serii Czy to się opłaca. Powiem wam, dzisiaj wydałem na złomowiskach najwięcej do tej pory, ale o tym za chwilę. Zaraz wam wszystko pokażę, co i jak. Zdradzę tylko, że bardzo elektronicznie. Jest jakiś wysyp elektroniki na naszych wysypiskach, złomowiskach. Także zaraz wszystko ważę, pokazuję. A przy okazji bardzo dziękuję wszystkim subskrybentom, wszystkim komentującym, wszystkim lajkującym. Mam nadzieję, że moje filmy podobają się wam i nadal będziecie ze mną na kanale. Powiem wam, że jest to bardzo ekscytujące, jak tych subskrypcji przybywa. Komentujecie, lajkujecie, no super sprawa. No i przy okazji mam nadzieję, że troszeczkę wiedzy wyciągniecie, jeśli chodzi o inwestowanie pieniędzy, czy reinwestowanie, czy po prostu jakieś tam przedsiębranie pewnych tematów, bo jak wiadomo, na swoim kanale chcę pokazać, że można dorobić, można zarobić dodatkowe pieniądze i przeznaczyć je na różne cele, wakacje, czy zakup jakichś sprzętów do domu, czy tak jak w moim przypadku, do inwestowania w kryptowaluty. Słuchajcie, ja zaraz wszystko pokazuję, za mną torba, a raczej dwie. Dzisiaj siostry bliźniaczki i powiem wam, jest ciężko, jest grubo, jest elektronicznie. Zaraz zobaczymy, co te złomowiska nam przyniosły i co oddadzą na finiszu. Także ja zaraz wracam, zmiana kadru na wagę i standardowo jedziemy. I jeszcze tak tylko napomknę, że tu stoi paczka przygotowana, oklejona już z etykietą do elektropaki. To jest 15,5 kg, ale pakowanie, karton, tu jest 15 kg elektroniki i wstępnie na stronie mi wyliczyło 183 zł. Zobaczymy, jak to będzie po weryfikacji. Oczywiście też wam wszystko zrecenzuję, jak to wyszło, bo sam jestem ciekawy, ponieważ to moja pierwsza paczka z elektroniką do elektropaki, ale już widzę po tym, po układzie strony, po kontakcie z obsługą elektropaki, super, super firma, także ja serdecznie polecam, póki co. Zobaczymy, jak to będzie po weryfikacji i jaką sumę dostanę przelewem na konto. Oczywiście wszystko też wam powiem i zobaczymy. A dzisiaj też jest sporo elektroniki, więc pewnie będzie się montowała pomału druga paczka do elektropaki. Kurier ma przyjechać po tą paczkę jutro, więc myślę, że 2-3 dni i będę miał odpowiedź na swoje pytania, czy to się opłaciło. No dobra, wjeżdżamy z wagą, torbami z fantami i patrzymy, co tam dzisiaj w tych torbach jest. No to zaczynamy ważenie przed walką. Na wagę stawiam pierwszą torbę. Cena już wpisana. Zobaczcie, ponad 14,5 kg. Po 2,50, czyli 36 zł 44 grosze. 36 zł zapłaciłem. To jest pierwsza torba. Dodajemy. Tą torbę zrzucę na dół. Ok. I teraz druga torebunia. I tutaj jest prawie 12 kg. Tu zapłaciłem 30 zł równo. A wyszło 29,53, ale zaokrągliłem to do 30 zł. I sumujemy. Dzisiaj 66 zł dokładnie zapłaciłem na tych dwóch skupach złomu. Także jest to kwota największa do tej pory. Więc jest ryzyko, że jakoś mocno nie pomnożymy tej kwoty, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że to się jednak uda. A jak bardzo? No to się okaże. No dobra, wagę odstawiam i wszystko wyciągam z tej torby. Wstępnie będę segregował, ale o tym za chwilę. No to lecimy, moi drodzy. Dzisiaj
taka wstępna segregacja, elektronika na jedną stronę, a reszta na drugą stronę, bo nie tylko sama elektronika jest dzisiaj. No ale zaczynamy. Od początku, oczywiście, płytka zielona, elektroniczna, tutaj jakieś trafo, znaczy to jest ten toroidalny, taki mały transformator. Także to jest to. Mała karta graficzna, płyta główna, później po rozbiórce elementów niepotrzebnych zobaczymy, które to jest BGA, bo to jest ważne przy segregacji. Następnie płytka z jakiegoś dekodera telewizyjnego, tak mi się wydaje. Dużo tych wejść cinch, ale bardzo ładna. Odkładamy na bok. Tutaj chyba trochę starsza, bo żółta. Kilka elementów do usunięcia aluminiowych. Na boczek. I tutaj szereg różnych płytek zielonych. Dużo jest układów scalonych. Dużo jest jakichś elementów takich poszukiwanych, z tego co wiem. Jest jeszcze jedna mniejsza. Jeszcze jedna. Zobaczcie. Jest tego mnóstwo. Oj, z urządzeń. No patrzcie. Z urządzeń różnych. Także to wszystko. Tu jeszcze jakaś niebieska, pierwszy raz taką widzę. Jeszcze jakieś mniejsze płytki. To wszystko jest co najmniej 5 zł za kilogram. Płacąc 2,50 to jest 100% zysku. I kolejna. Zasilacz z kabelkami. To kolejne złotóweczki do przodu. Odkładamy. Kolejna płytka. To płytka z napędu. To wszystko. O, jeszcze jakaś mała cewka. To wszystko. To wszystko są pieniądze. Tu już w tej torbie elektroniki nie ma, ale nie jest jeszcze pusta. Więc na razie ją na bok. Bo pojedziemy z elektroniką z drugiej torby. Komputer samochodowy. Jakiś starszy. Testowany, widać, że jest test ok. Ale wylądował na złomowisku. Także gotowy produkt. Usunąć tylko ten aluminiowy radiator i już jest gotowy odzysk. Dobra. Mamy jeszcze jeden większy, też zaglutowiony. Nie wiem, o co chodzi z tymi tutaj klejami jakimiś czy silikonami. Nie mam pojęcia. Ale też praktycznie gotowa płytka. Usunąć tylko radiator i już gotowy odzysk. To jest to. Kolejna z wieloma układami płytka zielona. Tu ogromna jakaś, nie wiem czy to był od internetu, czy jakiś serwer. Nie mam pojęcia. Nie będę udawał, że się znam, bo się nie znam. Ale taka elektronika bardzo fajnie się w elektropacy sprzeda. To jest tak. Kolejna płytka z wieloma układami. Płyta główna od komputera. Też po rozbiórce zobaczymy, w jakiej kategorii będzie można ją wycenić. Tu radiatorek wypadł z tej jednej płyty. Tu mamy kolejną kartę graficzną, a one fajnie się cenią. Kolejna płytka zielona. Zobaczcie, ile tego jest. Jeszcze jeden zasilacz z kabelkami. Także kolejne złotóweczki. Kolejna wielka płyta główna. Tu już widzę, że to jest chyba jeden BGA, bo tutaj chodzi o te strzałeczki takie złote. Jak jest jedna, jak są dwie, jak nie ma w ogóle, to wtedy jest wyceniana jako 0, 1 lub 2 BGA. Także jest kolejna płyteczka główna, tu kolejna płyta główna. I jeszcze jakieś drobne płyty elektroniczne. Kolejne. Zobaczcie, przecież to jest kolejna paczka, prawie gotowa. A żeby było tego mało, są kolejne. To są chyba płytki z napędów. Tak, te są z napędów. Z napędu i jeszcze jakaś. Także cała góra elektroniki. A do tego dwa dyski twarde. O, i jeszcze coś z komputera. Jeśli chodzi o elektronikę, to jest to. Także zaraz to zrzucam
i pokazuję Wam inne fanty, a też są ciekawe, które dzisiaj przywlokłem. Dobra, elektronika wyjeżdża i wjeżdżamy z następnym siuwaksem. Wiele już tego w torbach nie zostało, ale trzeba wszystko wyciągnąć i oczywiście pokazać i posegregować. Także na początek, no nie mogło się obyć bez stojana z miedziuchą. Także ja go trochę rozkręciłem już na złomowisku, zdjąłem tą obudowę. Także został tylko prosty, szybki odzysk części zamiennych z tego stojana. Dalej, jakieś takie małe silniczki, ten to chyba z mikrofalówki. Tu też z jakiejś automatyki. Odkładam na bok. O, kawałeczek mosiądzy żółtego, gotowego. Dalej, taki oto silniczek rozcząstkowany sobie leżał. Też miedziucha w środku, żal było nie wziąć. Także wziąłem. Dalej, znalazłem taki ładny szyld, bodajże mosiężny. Na pewno ciężki i tak mi się wydaje, że mosiężny, także on zapewne gdzieś zostanie wystawiony na jakiejś aukcji. Odkładamy na boczek i dławiki powykręcane ze starych opraw, które sobie leżały na złomowisku. Jest ich tu 5 i jeszcze 2, czyli 7. 7 dławików, które wykręciłem z obudów, znaczy z tych lamp. No i na koniec transformator z mikrofalówki sztuk raz i transformator z mikrofalówki sztuk dwa. Dwie sztuki transformatorów. Torby na bok i teraz powiem Wam tak, że te dwa transformatory, które sprzedam po 35 zł, bo takie sprzedaję, załatwiły mi cały koszt zakupów dzisiejszych. Także te transformatory odkładam na bok, bo one są nieuszkodzone, w bardzo dobrym stanie i one pokryły mi koszt zakupu, bo to jest 70 zł, a zapłaciłem 66 bodajże, tak? To zobaczcie, te dwa transformatory, a reszta to tylko plus. Więc zobaczymy, jaki ten plus będzie. Miejmy nadzieję, że spory, przynajmniej ja trzymam za to mocno kciuki. No dobra, co tu wiele gadać. Trzeba się wziąć za odzysk surowców wtórnych i części zamiennych z tego wszystkiego. Także do dzieła. No i moi drodzy, w pierwszej kolejności zajmę się tymi sprawami elektrycznymi. Mam nadzieję, że pójdzie szybciutko. Tam 10-15 minut i będzie załatwione. Na pewno miedziucha, na pewno aluminium odlew, który już jest gotowy, można powiedzieć. Troszkę złomiku zostanie. No dobra, zobaczymy. O, ten też już jest gotowy. Także ja zabieram się za pracę. No a Wam pokażę finał cząstkowy tego, co tutaj leży. No i witam szanownych podróżnych w międzylądowaniu. Słuchajcie, wszystkie te części elektryczne już są rozcząstkowane. Części zamienne pozyskane. Tutaj miedziane części zamienne, aluminiowe części zamienne, mosiądz, no i złomik. Także na tę chwilę tak to wygląda, a za chwilę zabieram się za elektronikę. Słuchajcie, to wszystko zajęło mi niespełna 25 minut, także szybciutka sprawa. No dobra, zabieram się za elektronikę i będziemy powolutku zmierzać do podsumowania, bo sam jestem bardzo ciekawy, jak to dzisiaj wyszło. No i dobra moi drodzy, cała elektronika jest już ogarnięta, posegregowana, wszystko jest przygotowane do ostatecznego ważenia i podsumowania tych dzisiejszych zakupów. Są zasilacze, płytki zielone, płyty główne, płytki brązowe, tutaj ten toroidalny transformator, który postaram się sprzedać w całości. Także on nie zostanie zważony, zostanie policzony. Tutaj płytki z dysków twardych, karty graficzne, dyski twarde, których nie rozbieram, komputery samochodowe, ramy i procesory. Także zaraz wjeżdża waga i ważymy i sumujemy wszystko do kupy. I startujemy z ważeniem i sumowaniem tego wszystkiego. Na początek po kolei wrzućmy sobie
płytkę brązową, czyli typ C, i one są po 5 zł. 5 zł 3,73. I dodajemy te płytki na bok. W następnej kolejności płytka zielona. Jest ich sporo. 2 kg 608 g. One są po 11 zł. To już mamy 28,69 za te płytki. I dodajemy. Odjeżdżamy. I w następnej kolejności wjadą płytki z dysków twardych 170 g, a płytki z dysków twardych bodajże są po 90 zł. To jest 15 zł 30 groszy za to. I dodajemy. Odjeżdżamy na bok. Następnie karty graficzne, stare karty graficzne, i one są po 53 zł. To jest 9,96 za to. Sumujemy i odkładamy na boczek. Dalej, dyski twarde w całości po 7 zł, czyli jest 5,71. Dodajemy płytki z komputerów samochodowych po 25 zł. 14,30. Dodajemy i na boczek kości RAM, te złocone, one są po 150 zł, czyli 7,50 za te. Dodajemy i procesory. Procesory te z płytką miedzianą są po 40 zł, złoty 92 i dodajemy. Ok, w tej chwili jest ponad 87 zł. Wrzucimy sobie teraz zasilacze. Zasilacze z przewodami są po 3,80. 7,84. Dodajemy. 94,95 zł już mamy. Teraz tak. Będą płyty główne. Tylko płyty główne. Teraz już nauczony doświadczeniem podzielę na te, które są 1 BGA, bo takich mam 3. A o co chodzi? Już wam pokazuję. Płyty 1 BGA są po 18 zł i to chodzi o tą tutaj taką strzałeczkę złotą. Jeżeli jest jedna, to jest 1 BGA. Jeżeli są dwie, tak jak na tej, to są płyty 2 BGA i one są liczone po 26 zł. Także najpierw wrzucimy płyty 1 BGA, bo są 3 i one są po 18 zł, czyli 24,44 za te 3 płyty. Dodajemy płytki na bok i teraz ta droższa 2 BGA i one są po 26 zł. I dodajemy. Zobaczcie, 131,92 zł w tej chwili. A to przecież jeszcze nie koniec, bo zostało jeszcze to z tych części elektrycznych. Więc na początek aluminium odlew, którego jest niewiele, 76 gramów, aluminium odlew po 6,60, 50 groszy i dodajemy. Dobra, mosiąc żółty, 68 gramów, mosiąc żółty po 20 zł i 20 groszy, złoty 37. I dodajemy. Dobra. No i na koniec będzie miedziucha. Staruję sobie wiaderko. Ok. I wjeżdża miedź mix, której jest prawie 130 gramów. A miedź mix po 27,90. 36 zł 16 groszy za tą miedź. I zapisujemy. Zobaczcie, 169 zł i 95 groszy tylko z tych odzyskanych części elektrycznych i elektronicznych. No a do tej sumy należy jeszcze dodać kwotę, którą dostanę za transformatory. Za te dwa to będzie w sumie 70 zł i tego
małego toroidalnego razem z wyłącznikiem i wejściem na zasilanie postarałem się sprzedać za 25 zł. Myślę, że się sprzeda i to bardzo szybko. Także to jest kolejne 95 zł, co w sumie daje nam 264 zł i 95 groszy. Także słuchajcie, to jest znowu ponad 400%. Nie wiem, nie liczyłem tego, ale słuchajcie, zysk niesamowity. Także po raz kolejny opłacało się i to bardzo. Większa kwota zakupu dała też większą stopę zwrotu, można powiedzieć. Także bardziej świadome wybieranie na złomowisku przynosi efekty. Słuchajcie, rewelacja. Ja jestem bardzo zadowolony i już zaczynam pomału montować kolejną paczkę do elektropaki, żeby pozbywać się tych wszystkich części elektronicznych i zasilać swoje konto, które w następnej kolejności zasili mój portfel inwestycyjny. Jak zwykle link poniżej, bo tak jak już wiecie, wszystko co otrzymuję z tego odzysku części zamiennych i surowców wtórnych wrzucam w swój eksperyment finansowy od zbieracza do bogacza, który no fajnie zaczyna się rozwijać. Miejmy nadzieję, że jak przyjdzie już ta właściwa hossa, no to to wszystko wybuchnie. Mam taką nadzieję, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będziecie to śledzić. Słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję Wam, że byliście. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie, no bo mi się to coraz bardziej podoba, a mając teraz trochę więcej wolnego czasu, myślę, że takich odcinków będzie więcej. A jak się wyklaruje pogoda, ruszamy w plener wypróbować magnes od Dario, bo jest przepotężny. Także na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Sekcja komentarzy jest dla Was. Dajcie znać, czy się opłaca, czy się nie opłaca. A my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, zdrowia życzę Wam jak zwykle. No i co? Do następnego. Hej!